Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Guliasz. Kontynuujemy naszą przygodę z Mass Effectem 2. Ostatnio zwerbowaliśmy Archanioła, który okazał się naszym starym znajomym Garusem. A ja, korzystając z okazji, poszedłem zrobić zakupy, przefarbowałem się i wyposażyłem się w fajny bajer. Zwiększa mi obrażenia odstrzałów w głowę o 10%. Ale za to teraz dodatkowo będę mógł bezkarnie krzyczeć IT'S OVER 9000! W każdym razie dzisiaj pójdziemy zobaczyć, co tam u Mordina Solusa. Coś tam mówią. Proszę bardziej, nieważne. Dzień dobry. Sami ludzie go słuchają! Kiepsko sobie dobierasz widownię, stary. Z pyłu i odchodów. Zawsze się znajdą tacy. Odbiło ci! Co? Ej, how about no? Czyli... Zmaczają członki w studni grzechu i występku. Cierpieć będą od ognia. Nie maczajcie członków w studni. Dobra, starczy. Wystarczy. Nie ma sensu narzekać, człowieku. Panuje zaraza. Nikt nie wchodzi ani nie wychodzi. Musicie mnie wpuścić. Ja tam mieszkam. Robimy ci przysługę. Jeśli tam... Kazałem ci się stąd wynosić. Przez zarazę cały obszar objęto kwarantanną. Nikt nie wejdzie. Jestem człowiekiem. Don't shall pass. Ludzie nie chorują. Pozwól mi zabrać moje rzeczy, zanim szabrownicy się do nich dobiorą. Ta choroba atakuje wszystkie inne rasy. Nie będziemy ryzykować. Nikt nie wchodzi, dopóki zaraza się nie skończy. Więc slumsy są zupełnie odcięte? No. W końcu człowiek ze sprawnym słuchem. Tak właśnie to powiedziałem. Nie możecie mnie tu trzymać. Stracę cały dobytek. Wyświadczam ci przysługę, kobieto. Za kilka tygodni wszystkich w strefie kwarantanny wybije zaraza albo gangi. W slumsach mieszka pewien salarianin, niejaki Mordin Solus. Muszę go tam znaleźć. Doktor, ten szaleniec kilka miesięcy temu otworzył w dzielnicy klinikę. Błękitnym słońcom zrzedły miny, kiedy się wprowadził. Podobno Mordin próbuje zwalczyć zarazę. Życzę mu powodzenia, ale ten obszar pozostanie zamknięty. Mamy rozkaz czekać, aż zaraza albo błękitne słońca wszystkich zabiją, a potem wejść i posprzątać. Słuchaj, będziecie tu siedzieć do końca kwarantanny. To się może ciągnąć tygodniami. Ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. Tym się zajmuję. Rozwiązywaniem problemów. Pośm ja doprowadzę tę dzielnicę do porządku. Jeśli uważasz, że coś poradzisz, proszę bardzo. Kwarantanna jest głównie po to, żeby nie wypuszczać zarażonych. Dam znać przez radio, że wchodzisz. Zaraz. Mnie zatrzymujesz, a ich nie? Ty sukinsynu. Pani nie ma granatnika. Kwarantanna no cóż. Z powodu zarazy zabijającej Turian. Czemu nigdy nie odwiedzamy żadnych miłych miejsc? Bezpieczniej wziąć zespół, który jest odporny na zarazę. Lepiej nie będziemy go brać. Jeśli mnie potrzebujesz, żaden kaszel mnie nie powstrzyma. Dobra. Na razie sobie poradzimy. Psują mi się słuchawki.
Jak ruszam kabelkiem, to nie słyszę w jednej słuchawce i mam dyskomfort. Jeszcze gdyby to było tak, że mi się zepsuło i w ogóle nie słychać, ale tak, raz się ruszę, słychać, drugi raz ruszę, nie słychać. Raz mam tak, o, tak mam mono, tak mam stereo. Tak mam mono, tak mam stereo. Albo nie, ciebie weźmiemy. I ciebie. Nie będziemy brać Mirandy. Ona jest dziwna. Co ty tu masz? Strzał szansowy. To sobie weźmiesz i tyle ci wystarczy. Reszta mam porozdawane. Zajad. Co ty tu masz? To ci damy. I jedziemy. Dobra, najpierw zapisz. Nie, nie wczytaj! Dobra, tu zapiszemy. Włączę sobie pancerz. I gdzie mi jesteś? Uwaga, obowiązuje kwarantanna. Zauważyłem. Ale to jest dobrego! Pierwiastek zero. Ach. Przy okazji, jak byłem w sklepie, to kupiłem też wzmocnienie do zdrowia. Także powinni mnie mniej zabijać. Don't shoot! A tutaj pootwierane? Stacja medyczna mi niepotrzebna, chyba że po kredyty. 100. Nieduże. Powodzenia. Błękitne słońca i forcze strzelają do wszystkiego, co się rusza. Co te błękitne słońca tu szukają? Jezus. O! Może tak schowaj? Idzie put. Czekamy. Bo już po sprawie. Po prostu zostawili zwłoki na ulicach. Walka z zarazą w najprostszym wydaniu. Zgromadzić zwłoki na ulicy i spalić. Uuu. Terminal bankowy. Ukradli mi kogoś. Teraz tak. To czy to? To. I tego nie ma, tego nie ma. Jest. Tak, tak. Tada! Najgorsze, jeśli chodzi o to, co teraz robiłem, o to hakowanie, to najgorsze jest tak kilka pierwszych. Potem to już się robi szybko. Człowiek przywyka do tego. Ugh. Co tam gadasz? Ta zaraza nie jest dziełem ludzi. Kłamstwa płyną z twoich ust, jak krew z moich wrzodów. Nie widać gołym okiem. Palą te zwłoki. Twój gatunek jako jedyny nie poddaje się wirusowi. Tak, ludzie i worcze nie chorują, to na pewno robota ludzi. Szukam Mordina Solusa. Również szukający miłośnika ludzi. Mam nadzieję, że worcze spalą Mordina i jego klinikę na popiół. Mam nadzieję, że... Trzymaj się. Masz. To cię nie wyleczy z zarazy, ale może trochę pomóc. Jesteśmy dobrzy. Tacy pomocni. Jestem tu, żeby pomóc. Po to tu jestem. Nie wiem, czy znajdę lek na tę zarazę, ale postaram się. Twoje słowa brzmią... No, teraz mówię szczerze, tak? Przed chwilą to kłamstwa wylewały się ze mnie jak z wrzodów, które masz na dupie. Co chcesz wiedzieć? No i teraz możemy go wybadać. Szukam Mordina Solusa. Już to mówiłeś. Przeciwiałem się do niego iść. Jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny. Czemu Mordin miałby być gorszy niż zaraz? Błękitne słońca próbowały wymusić od niego haracz. Zabił ich. Odurzył jakąś toksyną i zastrzelił. Nie jest zwykłym lekarzem. Lekarze
nie zabijają ludzi i nie wystawiają zwłok na przestrogę. Dobrze, że nie jest zwykłym lekarzem, co? Pójdę już. Żegnaj, człowieku. Prawość plus 7. Ile ja jeszcze tylko w ogóle mam? Sporo. Czy to są te drzwi? Nie, ale tu chyba było coś fajnego, z tego co pamiętam. Cyk, cyk. Cyk, cyk. I zostało nam jeszcze to. Tak jest. To jest czyjś dom chyba. Datapad. Możemy to zwrócić. O właśnie, safe scene. Jaka klitka. No, no to chyba sobie nie wyszedł. O, ciąg dalszy. Dobra, więcej nic nie zdobędziemy. A ty kolego i ty kolego, włączcie sobie amunicję. Nie po to wam ją dawałem, ciężko zarobione punkty, żebyście teraz tego nie używali. Czy coś tu jest ciekawego? Dobra, w tamtą stronę do naszego... Dzień dobry! Dobra, jeden z głowy. Oj. Ja proponuję, żebyś go rzucił. Dokładnie tak. I został jeszcze jeden. Teraz ja go rzucę. Bziebut. Dobra. Ten z... Ty. Dobra, chyba wszyscy. Wszyscy? Nie! Dajemy ich. A co? Kolego! Wszyscy. Dobra, zobaczmy, co mamy tu na górze. I tu z tyłu? Nic. Zatem pobiegnijmy! Może coś ciekawego tu znajdziemy. A proszę, apteczka. Ej, przecież użyłem Medigelu na tę baterianinę wcześniej. Płytkir obwodów, rozmontuj. 1000 kredytów. Aaaa, ale dobre. Aha, mogę sobie tutaj wejść i ich ostrzelać. Od góry. No to jedziemy. Do naszego drugiego pana Mohahardina. O, w Mordil! Czy coś tu jeszcze jest? Nie wygląda na to. Ale... Nie. No to jedziemy. Suń się! Biegnę. Apartments. Hakujemy kolejne drzwi. Pojęć krótko trwała. Czemu nie działa? Cyk. Obejrzeliśmy to. Co my tu zejdziemy? Niezłe hety. Apartamentowiec jak się patrzy. A cóż to? Czyżby bongo? Chyba nie. Wygląda jak termos. O! Co mi się stało? Czemu ja cały czas się tam patrzę? Nie! Gro, czemu... Nie wierzę. Dobra, będziemy szli tyłem.
No co zrobić? Od wybuchu zarazy ścigają nas błękitne słońca. Zabili tylu ludzi, co ta choroba. Powinien chyba stać przodem. Czemu błękitne słońca was ścigają? Nie zrobiliśmy nic złego. Praktycznie wszystko... Obwiniają nas za tę zarazę. Ludzie nie chorują, a żadnego innego dowodu im nie trzeba. Powinni pilnować Worczu. Ja będę trochę przewijał to. Od wybuchu zarazy stopniowo przejmują teren błękitnych słońc. Szukam Mordina Solusa. Szukam Mordina Solusa. Tak, jego. Podobno przyjmuje uchodźców. Próbuje pomagać. Akurat. Lekarz z wojskowymi mechami pomagający ludziom za darmo. Na omedze dorośli. Nie możecie tkwić w tym mieszkaniu. Jeśli dotrzecie do Mordina, może przynajmniej dożyjecie końca kwarantanny. Oszalałeś? Nie mamy szans. Poza tym nie będę ryzykował życiem z powodu plotki, że jakiś salarianin da mi schronienie. Wiem, że się boicie, ale klinika Mordina jest waszą jedyną nadzieją. Ja będę walczyć z błękitnymi słońcami i worczami, więc nie mogę was zabrać ze sobą. Ale obiecuję, zrobię co w mojej mocy, żebyście mogli bezpiecznie pójść moim śladem. To ryzykowne, ale inaczej nie macie szans. Dobra, masz rację. Nie mamy szans, jeśli tu zostaniemy. Musimy spróbować. Poczekamy chwilę, aż oczyścisz drogę. I ruszymy do kliniki Mordina. Jeśli nam się poszczęści, spotkamy się tam. Dobrze. I to ja was przy okazji okradnę. Nie przejmujcie się mną. Taka zaliczka. 4000 kredytów, dziękuję. Nie, ale naprawdę, nie musieliście. Nie. Ty bym się oprzedł bez tego. Ale skoro już macie tamten safe. To było złe. Wojnik z materiałami wybuchowymi. Nie chcę koło tego stać. Muszę być przydatne. Możemy skonstruować to ulepszenie, ale dopiero kiedy spróbujemy Mordina. Dobra, górę, dół. Z czym oni się strzelają? A z worczami, no przecież. Tylko, że worcza się cholernie szybko regenerują i będzie ciężko. Zium! Jebut? Jego trafiam w ogóle? Robię mu coś? Dobra, to ja podbiegnę bliżej. Może. Opa. Dobra. Najpierw Varen. Dobrze. Dobrze mu tak. Nie trafiłem. Schował się w ostatnim momencie. Wiecie co? Gin! Ogniak. Zaraz go wybuchniemy. Uwaga! Jebut! O to chodziło. Dzięki. Zaraz wybuchnie. No właśnie. Jebut. To jest takie satysfakcjonujące. Szybko mi się te mocy regenerują. Nie to co w pierwszej części. Oj. Nie. No nie. Ja nie wiem, czy to przeżyję. O, przeżyłem. Panie, gdzie pan? Jebot go tymi mocami. Dobra, chowaj się! Pancerz! Przeładuj. Nie mam czym. Cyk, cyk. Wszyscy. Oby tak. Proszę bardzo, jakiś magazyn. Oni coś tam strzelają? Myślałem, że już rozwaliłem wszystkich. Na terytorium Worczów. Błękitne słońca oddały spory kawał terenu. To im dobrze nie wróży.
Tu chyba nic już nie ma. A tutaj kolejny domek. Panowie! Panowie! Co tu się odwala? Znaleźliśmy to nasze. Daj spokój. Same śmieci, ten lokal jest jeszcze gorszy niż poprzedni. Co robicie w tym mieszkaniu? To wy zabiliście tego Turianina? Co, tego tam na podłodze? Nie, to dzieło zarazy. My tylko inwentaryzujemy jego dobytek. Okradacie umarłych. Bardzo nisko upadliście. O co się rozchodzi? Przecież nie będą tęsknić za tymi gratami. Wykazujemy się... Nie będą mnie zabrać tępków. Zaraza nie dotyka ludzi, więc możemy się obłowić. Poza tym, jeśli my tego nie zabierzemy, zrobią to worcze albo błękitne słońca. Lepiej my niż oni, co nie? Dość tego szabru. Szabru. Zastrzelisz nas? Zaraza nie potrwa wiecznie. Kiedy wrócą błękitne słońca, nie spodoba im się, że szabrujecie na ich terenie. No, może się nie dowiedzą. Wokół same trupy, kto miałby im o tym powiedzieć? Warto tak ryzykować dla kilku szpargałów martwego Turianina i garści kredytów? Chcieliśmy szybko napełnić kieszenie, ale z tego co mówisz, to nie najlepszy pomysł. Ciekawe, że tak łatwo ludzie dają się tu przekonywać. Masz rację, to się nie opłaca. Musimy iść. Jasne, zostaniemy tu jakiś czas. Odpoczniemy trochę. Nie przejmuj się, przekonałeś nas. Niczego nie ukradniemy. No dobrze, więcej dla mnie. Ale jestem dwulicowy hipokryta. Ale to naprawdę nic nie ma. Ale zdobyliśmy kilka punktów prawości. No dobra, ale tak. Czy coś tam na górze jest ciekawego? Nie bardzo wiem. Nie chciałbym zostawić jakichś tam przeciwników, żeby oni... Aha! Mogłem obejść. Mogłem iść dołem albo górą. No właśnie. Mogłem z góry strzelać do nich wszystkich. W sumie tam to położenie z punktu taktycznego widzenia. Z taktycznego punktu widzenia. O! Teraz powiedziałem poprawnie. Tam to położenie było lepsze. Ale to już nieistotne, tam już nie będziemy niczym strzelać. O, drzwi! Otwórzmy! Raz, a dwa. Zapiszemy. Okej. I chyba już jesteśmy na ostatniej prostej. Klinika. Dzień dobry! Żadnych numerów w klinice. Chyba, że chcecie mieć do czynienia z tymi mechami. Przyjemniaczek. I tak ma być! Aha, tu mogę zmienić ekwipunek. Ale raczej nie muszę. Ale wszyscy zamulają. Dzień dobry. Nie mam czasu na pogawędki. Poszukaj Mordina. Mordin jest gdzieś tutaj. Porozmawiaj z nim. Przyda nam się każda pomoc. No, bardzo jesteście pomocni. Nie wpuści mnie. Po drodze widzieliśmy ludzi okradających mieszkania zmarłych. Okropieństwo. Już nie. Klinika to sanktuarium. Jeśli szukasz kłopotów... Stacja medyczna mi niepotrzebna. Mordin uratował mi życie. Wiele mu zawdzięczam. Profesorze, kończy się cypoksydyna. Co się kończy? Mamy jej pod dostatkiem. Prawie tak samo dobra. U Batarian wywołuje skurcze. Uzupełnij butemerole. Malaryna i butemerol. Cenozyna jest katalizatorem. Łączy się z markerami genetycznymi. Trudno ją znaleźć. Droga w masowej produkcji. A może Heplakor? Zbyt niestabilny. Niejednoznaczne wyniki. Lepszy demozan. Nie. Demozan toksyczny dla ludzi. Odpada. Nie wchodzi w grę. To, że Mordin tak... O, Platyna. Że Mordin tak gada do siebie. Głośno myśli. To się nam przyda. Co... O, proszę. Pojemność Medigelu. Daj to później, cię nie mogę kupić. Jest denerwujące. Jak gada sam ze sobą. Dzień dobry. Co ci mogę ukraść? Na przykład iryt i pierwiastek zero. Pierwiastek zero jest trudno znaleźć, niestety. Dlatego zbieram wszystko, co się da. Apteczka.
Dzień dobry. Profesor Mordin Solus? No nie widziałem was w tej okolicy. Za dobre uzbrojenie jak na uchodźców. Brak najemniczych mundurów. Kwarantanna wciąż trwa. Jesteście tu w innym celu. Worcze? Chcecie oczyścić okolice? Mało prawdopodobne. Worcze to objaw, nie przyczyna. Zaraza? Ocena przydatności jako broń? Nie. Mógłbym przerwać, ale za mało sprzętu badawczego. Żołnierze, nie naukowcy. Może najemnicy? Szukacie kogoś? Tak, ale kogo? Kogoś ważnego, cennego. Kogoś z tajemnicami. Kogoś takiego jak ja. Ja? Mnie? Szukasz mnie? Czemu? Kim jesteś i czego chcesz? Nic ci nie jest? Robisz w ogóle przerwy na wdech. Spróbuję mówić jak najwolniej. Nie mogę, nie mam czasu. Kim jesteś? Do wykonania bardzo ważne zadanie. Musisz pójść ze mną. Zadanie? Jakie zadanie? Nie, zbyt zajęty. W klinice brakuje ludzi. Zaraza szerzy się za szybko. Kto cię przysłał? Tajna grupa. I tak się domyśli. Środków prywatnych. W związku z plagą? Nie dotyka ludzi. To jakaś ludzka sprawa. Niewiele ludzkich organizacji mnie zna. Sprzęt wskazuje na związek z wojskiem. To nie standard przymierza. Widma nie są ludźmi. Terra firma zbyt niestabilna. Tylko jedna możliwość. Cerberus cię przysłał. Niespodziewane. Jesteś bardzo dobrze zorientowany. Skąd salariant dowiedział się o Cerberusie? Miałem z nimi sporadyczny kontakt. Myślałem, że współpracują tylko z ludźmi. Czemu prosicie o pomoc salarianina? Zbieracze porywają całe populacje ludzkie. Dowiemy się dlaczego i powstrzymamy ich. Zbieracze? Ciekawe. Zaraza w slumsach powstała w próbówce. Zbieracze mają możliwości techniczne, by ją stworzyć. Jedna z niewielu takich grup. Nasze cele mogą być zbieżne. Najpierw trzeba zobaczyć zarazę. Mam już lek. Trzeba go rozprowadzić za pomocą Centrum Kontroli Środowiska. Pilnują go worcze. Trzeba ich zabić. Wejdę tam i zajmę się worczami. Co to było do cholery? Worcze wyłączyli systemy kontroli środowiska. Próbują wszystkich zabić. Musisz przywrócić zasilanie, zanim cała dzielnica się udusi. Proszę, szczepionka na zarazę. Pięknie. Na szczęście. Ciężka broń martwych najemników błękitnych słońc. Może się przydać na worcze. Jeszcze jedno. Daniel, mój asystent, poszedł na teren worczów. Szukał chorych. Nie wrócił. Jeśli go spotkam, spróbuję mu pomóc. Dziękuję. Mówiłem, żeby nie szedł, ale jest bystry. Wiele osiągnie. Mam nadzieję. Znalazłem chorego batarianina niedaleko wejścia do tej strefy. Możesz wysłać kogoś na pomoc? Ryzykowne. Błękitne słońca i worcze wciąż walczą. Dzielnica niebezpieczna. Zobaczę, co się da zrobić. Ruszajmy do stacji kontroli środowiska. Słuchno, działko ręczne M6 CAT. Tak. I po to jest ta szafka z bronią, żebyśmy mogli to teraz ubrać. Tylko... A właśnie. Jest pistolet maszynowy. Nie. Już mi to wyekwipował. Aha. Dobra, może się przydać. Skoro pisze, że jest bardzo precyzyjna. Dobra. Którędy teraz? Tędy. Okej. Okay. Tak zrobimy, ale najpierw zapiszemy. Znajdź się Daniela. Damn, Daniel! Daniel nie może, Daniel ma amnezję. I mroczny obłęd. Ale ja jestem dzisiaj śmieszny. Wybuchnij! Bam! Dobra, więc mówisz, że M6 CAD. CAD. To się na nich przyda. Ło, jaka armata! Fajny pistolet, nie powiem. Jebut. Jebut. W głowę, bo nie ma się co pierdzielić. Gdzieś tu jeszcze... Ojojoj! Nie, dobrze. Zresztą mnie zaszarżuje, prawda? Nie! Nie zaszarżuje. Leżeć. No cóż, pistolecik fajny, ale dużo amunicji potrzebuje. Znaczy dużo pochłaniaczy. To się przekłada na mniejszą ilość strzałów.
Kurde. Sięgnij. Jak oni się regenerują, to jest dramat. Zabiję go? Tu ciężko powiedzieć. O ty gnoju. Nie, to ja cię tak. I tyle. Okej, okay. I mi się skończyło. Wszyscy żyją? Jacob? Gdzie jesteś? O, zaraz wybuchnie. Okej. Okay. Jeszcze jakiś? Czy to wszyscy? Chyba wszyscy. Zajab! Wybuchnie, dobra. Na razie go zostawimy. Słyszałem bum. Terminal hazardowy. Okej. Okay. Jeszcze jakiś? Jup! Okej. Okay. Wszyscy? Będę to czy tak, no to zajmiemy się tym terminalem. Cyk. To i zostało jeszcze takie coś. Jest. Dokładnie. 3000 kredytów. Takie dobre. Co tam jeszcze jest? Stacja medyczna. Ale ja mam full na razie. Dobra, zostawię. Jeszcze może się przydać. Nikt nigdy nie wie. Terminal bankowy. Jezu, ile tego tu jest. Cóż. W końcu po to tu jest, żeby to zabierać, tak? Tak się robi gry, moi drodzy. No które? To? I. No! Gdzie to jest? Zaraz się skończy czas! No serio? Jakby mi ten pasek zszedł, to zacząłbym tracić pieniądze, które tam są. Aż do zera. Byłoby trochę smutne. Ile mamy tam czasu? 33 minuty. Proszę, mówię prawdę. Pracuję w klinice Mordina. Przyszedłem wam pomóc. Wiemy, że roznosiłeś. To jest Daniel chyba. Widzieliśmy fiolki w twojej torbie. Nie! Te fiolki zawierają lekarstwo. Proszę, musicie mi uwierzyć. Może odetniemy ci palce. To powinno ci... Uwaga! Nie no. Rzuj się. Zrób choć krok, a zabijemy twojego kumpla. Pewnie, że lecimy tym. Worczów, zarazy. Ale on nie jest niczemu winien. Jeśli roznosił wirusa, dlaczego wszedł na terytorium Worczów? Oni są odporni. On ma rację. To nie ma sensu. Jeśli uwolnimy więźnia, będziemy mogli odejść? Macie moje słowo. Puśćcie go. Spełniliśmy twoje życzenie, człowieku. Możemy odejść? Ze dwu? Okej, jesteśmy znowu. Tak jak się umawialiśmy. Ludzka szlachetność. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Dziękuję. Myślałem, że mnie zabiją. Mordin cię przysłał, żebyś mnie znalazł? Profesorowi przyda się teraz twoja pomoc. Ma za dużo pacjentów, a za mało ochotników. Dobrze. Natychmiast ruszam. Jeszcze raz dziękuję. Jestem ci ogromnie wdzięczny. No. I co, ja myślę, że na ten sobie zakończymy dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.